stresik jest, ale myślę, że mam szansę przejść. Po prostu dzisiaj strzelam komitetowi klasycznego hat-tricka. 3-0 w pierwszej połowie, 3 gole pod rząd. Jestem pozytywnie nastawiony. Przypuszczam, że zrobię 2 zadania. Jutro też 2, więc powinienem przejść. Tak jak mówiłem przed pisaniem, że zrobię 2 zadania, tak właśnie zrobiłem 2 zadania. Obiecałem, że nie będę pałował. Pałowanie trygonometrii to nie jest dobre rozwiązanie. Ale niestety pałowałem. Drugie zadanie. Ale żadnych blefów. Żadnych blefów. Ty rozwaliłeś wszystko, tak? Tak. Żadnych blefów, rozumiem. Żadnych. I żadnego pałowania trygonometrii, tak? Żadnych. 3 zadanka, tak? Tak. 17 punktów. To jak ci poszedł OM dzisiejszy? Beznadziejnie! Czemu? Bo nie zrobiłem pierwszego. Także ja zrobiłam 2 zadania i jestem po prostu taka duma, bo spodziewałam się, że nie zrobię niczego. Ile masz zadań? 2 plus i. Jakie dzisiaj będą zadania? Drugi dzień on. Więc tak, czwarte to będzie nierówność, piąte to będzie geometria, a szóste to będzie trudna kombinatoryka. Dobra, zobaczymy jak to się sprawdzi. I myślisz, że ile dostaniesz punktów dzisiaj? Myślę, że nierówność zrobię na 6, geometrię na 5, a kombinatorykę na 0. Więc dzisiaj trzeba byłoby dobrze napisać te dzisiejsze zadania, żeby przejść do następnego etapu. Ale dzisiaj już się minę. Na szczęście. Ciężko będzie. Ja nie wiem, ale ja sam nie wiem, czy mam dobrze. No dobra, a myślisz, że ile będziesz miał punktów dzisiaj? Dzisiaj z przedziału 11-18. Czyli łącznie ile to będzie? Z przedziału 29-36. Zrobiłem 2 zadania, jak się do czegoś nie przyczepią, to będę miał łącznie 3. Liczę, że przejdę. Zadaje było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było 6, ponieważ nie zrobiłem. Natomiast zrobiłem 4 i 5, tak jak obiecywałem. Ja zrobiłem 2 zadania na 3. W sumie mamy 3. Dwa Wojtek zrobił jedno. Chyba najprostsze, 5. Istotnie najprostsze. No trochę na połowanie. Tak samo chodziło tak w pół godziny. No i komedę to robiłem dzisiaj pół godziny, oddzielając 2 godziny na spanie, to było 1,5 godziny. A które zadanie było najtrudniejsze ze wszystkich? Wczoraj się trzecie. Nie, trzecie wczoraj. Trzecie. Chociaż ja zrobiłem, to nie mogłem. Nie powinien. Trzecie wczoraj lub wielomian dzisiaj. To wielomian dzisiaj. Wielomian dzisiaj, tak. Myślę, że będę miał 21 punkt. Dobra, i myślisz, że wystarczy to, żeby przejść? Jaki będzie próg, twoim zdaniem? Według mnie próg będzie 19 punktów. Zastanawiam się, jaka prosta by nie była, i tak jest, zawsze będzie trudniejsza od planimy. Możesz zdać tajemnicę, ile się uczysz do takiej olimpiady? Nie wierzę tego, ale dużo.